Wiem, bo to jest ten. Szanowni Państwo, dziś pan premier, pani minister przedstawili założenia nowej polityki energetycznej. I można powiedzieć, że właściwie zbyt wielu szczegółów się nie dowiedzieliśmy, oprócz odmienianego słowa derusyfikacja i strategia derusyfikacji, uniezależnienia się od dostaw surowców z Federacji Rosyjskiej. I można powiedzieć dzisiaj jedną rzecz. 7 lat polityki gospodarczej rządu Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy to niestety nie było uniezależnianie się od dostaw surowców z Federacji Rosyjskiej. Więc dzisiaj to, co polski rząd proponuje, to swego rodzaju wykorzystanie tego stanu wojny w Ukrainie do tego, ażeby naprawiać swoje błędy. To najlepszy przykład hipokryzji w polskiej polityce. Przez 7 lat nic de facto w tej sprawie nie robiono, a dzisiaj wykorzystuje się wojnę do tego, ażeby mówić o tym, że będzie zmieniało swoją politykę. Dlaczego to mówimy? Chociażby dlatego, że w styczniu 2020 roku klub Lewicy przedstawił projekt uchwały Sejmu, wiedząc o tym, co się dzieje, wiedząc w jakiej ilości jest sprowadzany węgiel z Federacji Rosyjskiej, i w tej uchwale apelowaliśmy o to, ażeby Sejm wezwał Radę Ministrów do podjęcia zdecydowanych działań chroniących przed nadmiernym przywozem węgla z Rosji. Wyraźnie mówiliśmy, że nie można dopuścić do sytuacji, w której polska gospodarka i energetyka będą uzależnione od rosyjskich surowców. Wyraźnie mówiliśmy o polityce energetycznej i odnawialnych źródłach energii, co również w tej uchwale jest. Nie nadano nawet druku tej uchwale. Nie dyskutowano w ogóle na ten temat. I dzisiaj usłyszeliśmy znowu o ogólnych założeniach. Czekamy na dokument w tej sprawie, bo chcemy wiedzieć, co rzeczywiście planuje polski rząd, jeżeli chodzi o kwestie terminów, jeżeli chodzi o kwestie sposobu uniezależnienia się od rosyjskich surowców, jeżeli chodzi o koszty, które będzie trzeba w tej sprawie ponieść, i o koszty, które poniesie polska gospodarka i polscy obywatele. W tej krótkiej wypowiedzi i pana premiera, i pani minister, i dotyczącej strategii zabrakło jednej bardzo istotnej rzeczy. A mianowicie zabrakło stwierdzenia, że dzisiaj, jeżeli chodzi o polską energetykę, potrzebujemy przede wszystkim inwestycji w sieci energetyczne. Dzisiaj w ogóle nikt na ten temat nic nie mówi. Dzisiaj, jeżeli chodzi o sieci energetyczne, one są niewydolne. Dzisiaj, jeżeli chodzi o możliwość przyłączania nowych odbiorców, zarówno gazowych, jak i energetycznych, dzisiaj odmawia się im przyłączenia ze względu na to, że nie ma technicznych warunków. Nic o tym nie mówiono. Lewica będzie postulowała jedną rzecz, a mianowicie będziemy na pewno postulować, aby 100% środków, które wpływają do budżetu państwa ze sprzedaży świadectw CO2, było przeznaczanych na inwestycje w polską energetykę, na inwestycje w sieci elektroenergetyczne. Bo to jest szansa, że rzeczywiście będziemy mogli się uniezależniać od Rosji, i to jest szansa na bezpieczeństwo energetyczne, bo tutaj kluczową sprawą są nowe źródła energii, szczególnie jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, o czym pani posłanka Aneta Sowińska. Dzień dobry Państwu. To, co przedstawił dzisiaj premier Morawiecki, to jest zwykła hipokryzja. Rząd cały czas stoi tylko na jednej nodze i to jest krucha noga węglowa. Brakuje nam drugiej nogi, stabilnej nogi odnawialnych źródeł energii. Nie oszukujmy się, jeżeli nie zainwestujemy, jeżeli nie otworzymy się na odnawialne źródła energii, to Polska nigdy nie będzie bezpieczna energetycznie i nigdy nie osiągniemy niskich cen energii. Co dzisiaj przedstawił pan premier Morawiecki? Otóż zaproponował, że zamienimy jeden węgiel z Rosji innym węglem sprowadzanym statkami z innych krajów. Co to oznacza? Oznacza to wyższe ceny. I to nie padło na tej konferencji. I pani Maria, i pan Janek, którzy będą kupować węgiel na jesienią, okaże się, że ten węgiel będzie dużo, dużo droższy. I tego pan premier Morawiecki im dzisiaj nie powiedział. Co powinien powiedzieć? Powinien powiedzieć: pani Mario, panie Janku, ma pan inwestować w pompy ciepła. I my pani damy pieniądze na tą pompę ciepła.
I my jako rząd powinniśmy inwestować w również ciepło systemowe w miastach i miasteczkach. Powinniśmy dać samorządom pieniądze na ten cel. Powinniśmy rozwijać odnawialne źródła energii. Szczególnie trzeba odblokować energetykę wiatrową na lądzie. Do tej pory zablokowaną przez ustawę 10H. Tylko wiatr i słońce daje nam bezpieczeństwo energetyczne. Tylko wiatr i słońce to są najtańsze źródła energii. To jest nasza polska racja stanu. I tego zabrakło. Zabrakło na tej konferencji. To nadal jest po prostu oszukiwanie Polek i Polaków. Dziękuję bardzo. I czy coś są pytania? Nasze stanowisko jest takie, że my bierzemy pod uwagę elektrownie jądrowe, ale jedynie tylko te małe, SMR-y tak zwane, dlatego że wojna w Ukrainie, faktem jest, że nie było żadnego poważnego kryzysu, ale ona pokazała, że jednak elektrownie duże, trzeciej generacji, one są w pewnym stopniu niebezpieczne z tego względu, że one wymagają długotrwałego wygaszania i wymagają dostępu do wody. To rodzi pewne ryzyka na przyszłość. Nie możemy wykluczyć wojny w przyszłości, ponieważ elektrownię jądrową buduje się na wiele, wiele lat. To jest kilkadziesiąt lat. Nie możemy wykluczyć kolejnych wojen w przyszłości. I powinniśmy to brać pod uwagę. Natomiast nie zamykamy się na SMR-y i tutaj wiemy, że takie firmy jak Orlen, jak KGHM i jak ZEPAK planują takie inwestycje i my generalnie patrzymy na to z zainteresowaniem. Jedno zdanie do tego, bo myślę, że istotną sprawą jest to, że dzisiaj mówienie o elektrowni atomowej to jest perspektywa następnych 13-15 lat. Natomiast my musimy tu i teraz coś zrobić. W związku z czym ja zwróciłem uwagę na tej konferencji, pewnie wszyscy zwróciliśmy na to, jak pani minister lawirowała, jeżeli chodzi o OZE, o wiatraki, tą ustawę, bo przecież leży znowu od paru lat ustawa, która ma ponownie uruchomić inwestycje w OZE, a więc te słynne 10H. I tutaj nie ma jasnego stanowiska rządu i pani minister jasno nie powiedziała, że rząd chce tą ustawę zmienić. W związku z tym dzisiaj jeszcze raz chcę podkreślić, za cenę energii, za tą politykę energetyczną, za tą drożyznę, jeżeli chodzi o energię, w dużej części odpowiada polski rząd, bo gdyby nie zablokował w 2016 roku inwestycji w odnawialne źródła energii, dzisiaj całkowicie wyglądałaby inaczej sytuacja dotycząca bezpieczeństwa energetycznego Polski, no ale rząd Prawa i Sprawiedliwości postawił na węgiel przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko ochronie klimatu i niestety dzisiaj za to cierpimy. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia.